chwilę nastąpi uroczyste podniesienie flagi państwowej Rzeczypospolitej Polskiej. Poczet flagowy. Do podniesienia flagi państwowej marsz! Dla uczczenia Narodowego Święta Niepodległości flagę państwową podnieść. Dnia 11 listopada 1918 roku, po 123 latach zaborów, Polska odzyskała wolność. Tego dnia Rada Regencyjna przekazała władzę wojskową Józefowi Piłsudskiemu. Rozpoczęto przygotowania do powołania koalicyjnego rządu, w skład którego mieli wejść przedstawiciele polskich stronnictw politycznych. Dzień 11 listopada ustanowiono świętem narodowym dopiero ustawą z kwietnia 1937 roku, czyli prawie 20 lat po odzyskaniu niepodległości. Do czasu wybuchu II wojny światowej święto obchodzono tylko dwa razy, w roku 1937 i 1938. W latach 1939-1945 podczas okupacji hitlerowskiej oficjalne lub jawne świętowanie, podobnie jak i każde inne inicjatywy polskości, było niemożliwe. Narodowe Święto Niepodległości obchodzone 11 listopada przywrócono ustawą Sejmu z 1989 roku i jest najważniejszym świętem narodowym Polski. Obecnie możemy obchodzić je oficjalnie jako radosne święto wszystkich Polaków. Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i byłych więźniów politycznych. W składzie dawnego porucznik Mieczysław Tajdziński, składa wojskowy na Rzeczypospolitej Polskiej pan Leszek Kalenda, pan Ryszard Kalosi. Rzeczypospolitej Polskiej i wiązanej. Komendant wojskowy w uzupełnieniu w komendacji towarzyszy